Słuchasz podcastu Córy Lektury, czyli przyjacielskich rozmów o literaturze, kinie i teatrze. Weź herbatę i zasiądź z nami do biesiady intelektualnej. To cześć, witajcie. Cześć, dobry wieczór. Albo tak, dzień dobry. Dzisiaj wieczorem, wieczor. W sumie codziennie wieczorem, zazwyczaj wieczorem. Raz było rano. Nie, no tak, zdarzają się też po rano. Dzisiaj nie będzie Gołębia Gniewosza z nami, ani wróbelków, które ćwierkają za oknem. Za to cisza księżycowej nocy. I dzisiaj, Basia, my z czym? No, dzisiaj... wjeziemy mocny towar, ponieważ wyspie Aioli, gdzie mieszka Aiolos. To jest niesamowite, bo to jest... Aioli? Te wiatry się, że tak powiem, no wszystkie się wypuszczają na wolność i się roz... Bo tak naprawdę... Dobra, no to cześć, witajcie. Dzień dobry albo dobry wieczór. Tak, w kolejnym odcinku Córy Lektury dzisiaj będziemy mówić o Odysei. Nadal Homer, znaczy nadal, no w poprzednim odcinku był Eurypides i Sartre, ale kontynuujemy historię opisaną w Iliadzie, której jakby boczną nogą były Trojanki. Tak. I teraz mamy Odyseję. Tak. No i co, zaczniemy może ładnie, ładnie od cytatu z Marcela Prusta. Mam nadzieję, że tego jeszcze nie czytałam na wizji, bo miałyśmy pewne wątpliwości co do tego. Ale jak już wiecie, kręcimy często nocą, więc możemy tak. Nie pamiętać. Tak, więc Marcel Prust pisał i te słowa niech dzisiaj nam przyświecają, ponieważ on w swoim zachwycie nad dziełami, nawet nie nad dziełami Homera, ale w ogóle nad dziełami Homera napisał coś takiego. Ludzie minionych czasów wydają nam się nieskończenie dalecy. Nie śmiemy im podsuwać głębokich intencji, poza tym, co wyrażają formalnie. Zdumieni jesteśmy, kiedy u bohaterów Homera spotykamy jakieś uczucie dość podobne do naszych. Zdawałoby się, że my sobie wyobrażamy owego poetę lub wodza równie odległymi od nas, co zwierzę oglądane w zoologicznym ogrodzie. No i to jakby to też chyba mamy nadzieję, że jakby taki był generalnie wydźwięk również naszych poprzednich odcinków, że my tak też tych bohaterów i pisarstwo Homera chcemy w taki sposób przedstawić, ale wydaje mi się, że dzisiaj no na pewno w równym stopniu, a może nawet w większym, znaczy Odyseja pokaże, że rzeczywiście bohaterowie Homera są często bardzo do ludzi jakby nam znanych, naszych, nam współczesnych podobni. Tak, żeby nie traktować jakby tej poezji jako tą archaiczną, jako taką starą, w ogóle odległą od nas, której nie jesteśmy w stanie zrozumieć, ale coś nam bardziej bliskiego niż na przykład część jakichś współczesnych powieści, tak? Bo coś, co jest tak genialne i coś, co jest tak oryginalne, właśnie no jest nam bliskie, nie? No dobra, ale jakby teraz tak przybliżyć w ogóle, o czym będzie ta Odyseja i gdzie my się tak naprawdę znajdujemy. No bo Iliada, czyli jakby historia, właściwie urywek z wojny trojańskiej, który przedstawiłyśmy w kilku odcinkach. Potem Trojanki, czyli to, co stało się z kobietami, które jakby były żonami po tej przegranej stronie, tak? Tak, czyli żony Trojan. No i Odyseja, która jakby się dzieje już później, tak, po tym. Tak, no to jest około, no pewnie około 10 lat po zakończeniu wojny trojańskiej. No a sama Odyseja jest jakby już też tylko wyrywkiem z tej, no na pewno wam znanej jakoś tam mitycznej podróży Odysa, jego długiego wracania do domu. No ponieważ Odyseja, no ja nie wiem ile trwa akcja Odysei, ale w każdym razie no na pewno nie trwa 10 lat. To jest jakby tam być może ostatni rok jego tułaczki, czy ostatnie miesiące. Tak, bo sama jakby wędrówka trwa lata, tak. Natomiast znowu ta akcja obejmuje tak. Jakiś tam... No a akcja też jakby taka literalna, bo jak się zaraz przekonamy, jakby cały też geniusz Homera polega na tym, że w tej jakby literalnie krótkiej akcji mamy skondensowaną tak naprawdę akcję, przedakcję i tam to, co się działo w Troi i jeszcze różne rzeczy, bo to wszystko się zawiera w opowieściach, które Odyseusz będzie przy różnych okazjach snuł. Tak, dokładnie, dlatego też
to jest ta różnica, no jedna z głównych takich różnic między Iliadą, gdzie tam było wszystko to takie dynamiczne, wielkie, podniosłe. Mhm. Tutaj bardziej się skupimy na codziennym życiu, na jakichś baśniowych opowieściach. No właśnie, bo tu mamy dużo, dużo fantastyki. Tak. Też właśnie te, no to jeszcze o tym pewnie powiemy, że właśnie te jakby opowieściowość, to, że tam jest tyle opowieści samego Odyseusza, to w dużej mierze umożliwia Homerowi jakby wprowadzenie takich baśniowych, takich trochę ludowych motywów, no bo my temu Odyseusowi wcale nie musimy wierzyć, że tak naprawdę było. Bo przecież on to mówi sam, tego nie mówi poeta. No właśnie, poeta. Co jakby sobie, ale to może taką rozkminę już zostawimy na później, ale co jakby sobie wyobrazić, że tak jak Helena mogła być tylko zjawą, no, że tak on to wymyślił wszystko. To wymyślić. Albo że to po prostu w ten sposób metaforyzował na przykład takie inne, jakby mniej magiczne doznania, które go spotkały. No dokładnie, a już przecież pamiętamy jak, no bo właśnie to też warto przypomnieć, w ogóle postać Odysa, zanim jeszcze przejdziemy jakby do opowiadania każdej pieśni, tak. Czy tam tak z grubsza tych pieśni, to warto sobie przypomnieć w ogóle postać Odysa, no bo tak jak już zaznaczałyśmy chyba w poprzednich odcinkach, jak ktoś jest głównym bohaterem, to my mu kibicujemy, ale to nie znaczy, że Odys był w ogóle idealnym człowiekiem, nie? Bo należy pamiętać w ogóle tak, jak on przed wojną trojańską, tak, był jednym z tych głównych wodzów, jednym z najznakomitszych wojowników, charakteryzował się właśnie taką chytrością, trochę był oszustem, ale był taki bardzo pomysłowy, tak? To on wpadł na pomysł konia trojańskiego. Tutaj w Odysei też będzie kilka rzeczy, właśnie, które on sam wykonał. Dopiero tutaj tak naprawdę w Odysei się dowiadujemy o koniu trojańskim, tak jakby tylko tak po Homerze patrzeć. Mhm. Ale właśnie, to jest bardzo ważne, przecież jak się zaczyna inwokacja Odysei, w różnych przekładach to jest różnie, bo w ogóle dzisiaj będzie zderzenie walka kultur, ponieważ Maja korzystała z przekładu Józefa Witlina, który jest jakby, no to jest przekład, który ten Józef Witlin go pisał najpierw, stworzył go najpierw w 24 roku, potem w 30 którymś i tam ostatecznie... 1900. Tak. I ostatecznie w 57 jest ta wersja, którą czytała Maja, jakby ostateczna. Ja natomiast mam świeżynkę, ponieważ mam przekład Ryszarda Chodkowskiego z... No pewnie z 2021 roku. Jest naprawdę, no jest diametralna różnica. Się pośmiejemy też trochę z Witlina, mam nadzieję, bo jest zabawny. No ale w każdym razie Chodkowski pisze: męża opiewaj mi muzo pełnego pomysłów, co wiele błądził. No, tam kiedy już zburzył święty gród Troi i z wielu ludźmi w miastach się spotkał, poznając ich zapatrywania, ale to tutaj to pełen pomysłów jakby zastępuje to, co po grecku jest wyrażone tym takim słowem, teraz przepraszam wszystkich, którzy ładnie mówią po grecku, politropos, czyli właśnie politropos to jest ten, który jakby poli to znaczy liczny, czyli jakby no, że wiele, a tropos no to jakieś tam zmiana, sytuacja, jakieś działanie, także to, a to się różnie tłumaczy, A jak jest u Witlina? To u Witlina jest: ty muzo daj pieśń o mężu bywałym, co strogie udręki cierpiał. A u Kubiaka na przykład: męża opiewaj mi muzo obrotnego, co wiele błąkał się. Także to jest podobne, nie? No ja uważam, że w sumie te stare tłumaczenia też całkiem fajnie to oddają, bo też Chodkowski bardzo stawia na to, żeby maksymalnie uprościć ten tekst, ale ja na przykład do tego bywałego całkiem w sumie się przywiązałam, bo to właśnie, czy obrotny też jest fajny, mi się to obydwa bo podobają. Na przykład u Parandowskiego też jest: męża głos muzo wielce obrotnego. No, to by pasowało właśnie, że tak ten tropos to są też jakieś takie właśnie zmiany sytuacji na przykład też. No, ale w każdym razie, no właśnie, jakby Odys jest też herosem, ale jakby takim herosem trochę na inny typ tam problemów czy przeciwników. On jakby jego głównym atutem, chociaż on też jest doskonałym wojownikiem, też jakby ma siłę fizyczną, to też jest często podkreślane. Aczkolwiek w takich sytuacjach, w jakich on się znajduje, kiedy to na przykład właśnie
ten spryt czy umiejętność takiego kombinowania, jakichś tam retorycznych zdolności przekonywania się dużo bardziej przydają, więc też na przykład chyba Jerzy Hajduk właśnie pisał, to też jeszcze o tym więcej potem powiem, że jest jakby taki nowy typ bohatera, to no, także tak jakby nie jest to już Achilles, który przede wszystkim musi jakby walczyć i jakby taką prostą siłę stosować jeden do jeden, tylko to jest taki jakby potrzeba takiego właśnie przemyślenia, wykręcenia sytuacji. Tak, o tym pisał też Griffin, że to jest, Odyseusz jest więc nowym typem bohatera, takim, który potrafi przetrwać. I tutaj właśnie przebranie jako dosłownie, że on będzie się przebierał, czy chował. Tak. Kłamstwo, wytrwałość, to są obecne umiejętności potrzebne Herosowi do przeżycia. I że to jest nowy model w ogóle heroizmu, cierpliwości i sprytu. Mm-hmm. I to charakteryzuje Odyseusza. Tak, tak, tak. Ale też ja tak zaczynałam mówić, jakby, żeby sobie przypomnieć, kim wcześniej był Odyseusz. No bo pamiętamy o tym, że przed wojną trojańską on jakby udawał obłęd, żeby nie pójść, tak? No chodził w tej czapce czy coś i dopiero kiedy któryś z bogów czy ktoś inny, nie pamiętam, podłożył Telemacha, jego syna, który dopiero co się urodził, podłożył pod pług, no jakby nie, że nic, Telemach nie zginął, ale to było takie ostrzeżenie, no przed pługiem chyba go położył, no to Odys tu jakby to go Bo Odys miał jakby, że to miało pokazać, że gdyby był szalony, to rozorałby tym pługiem własne dziecko, a on się powstrzymał. I tutaj więc tutaj nam się zarysowuje Odys, król Itaki, mieszkał w Itace, czyli na Itace, na wyspie, z żoną Penelopą, dopiero co urodził im się syn Telemach, i teraz on wyrusza na wojnę trojańską i potem po wojnie jego, no część towarzyszy jakby powróci, część zginie, natomiast on na lata tułaczki chyba tam po 20 latach dopiero. Chyba po 10. Chyba 20. Aha. Ale to się będziemy spierać, no. Trzeba spierać. W każdym razie po wielu latach wraca, no to już spoiler, no ale dobra, no. Wraca do Itaki, do Penelopy i do Telemacha. I to jest ciekawe, bo zobaczy tą żonę po tylu latach i syna dorosłego więc to też jest bardzo ciekawe. No ale dobra, i jeszcze może zanim przejdziemy już tak na dobre, to chciałabym powiedzieć coś ciekawego. Znaczy, mam nadzieję, że generalnie mówimy ciekawe rzeczy, ale coś o astronomii, czyli uwaga, naukowcy ustalili, kiedy Odyseusz dotarł do rodziny Itaki i zabił swych konkurentów. Do sceny zabójstwa zalotników, to jakby dojdziemy, będziecie wiedzieli w swoim czasie, o co chodzi. W każdym razie już starożytni uważali, że w scenie, to jest jedna z ostatnich scen Odysei, kiedy jest rzeź zalotników, czyli mężów, którzy się zalecali do Penelopy, no i Odyseusz potem się na nich mści i dokonuje rzezi. No już starożytni, jakby właśnie nie wiem, historycy, krytycy, analitycy właśnie tego dzieła Homera, uważali, że zostało tam opisane zaćmienie słońca. No i rzeczywiście uczeni z amerykańskiego Rockefeller University i argentyńskiego Observatorio Astronomico de la Plata udało im się zidentyfikować opisane przez Homera zjawiska astronomiczne. I doszli do tego, że tam są cztery, że jest zaćmienie słońca, tam nów i coś tam. I doszli do tego, tam że niektóre planety było widać w jakiś sposób i tak dalej. No i doszli do tego, że takie zjawisko zaistniało w roku 1178 przed naszą erą, czyli to jest XII wiek przed naszą erą, czyli to jest data, w której jakby Odyseusz wrócił do Itaki, czyli rzecz dzieje się w XII roku przed naszą erą, natomiast Homer spisuje to między tam 8 a 7.
prawdopodobnie. No i to jest no, ciekawe, jak nam daje, że to może jest wymyślone, może nie. Znaczy, albo ma jakieś odniesienie tutaj do rzeczywistości, no bo Homer nie żył w tym XII roku. No, no. Jeśli w ogóle był Homerem, bo do tego też nie wiadomo. Tak, no właśnie, bo to też... Też pewnie już o tym mówiłam, ale że jedną z takich tez na temat właśnie autorstwa Iliady i Odysei jest to, że Odyseję pisał stary poeta, czyli że tak jakby, no, że młody Homer napisał Iliadę, stary Homer napisał Odyseję, bo to też jakby najczęściej jakby na poparcie tego się tak mówi o takim ogólnym, jakby innym charakterze, takim innym wydźwięku Odysei, takim bardziej... Można powiedzieć takim humanistycznym, właśnie takim jakby pochwalającym takie wartości po prostu... takie wartości humanistyczne jak życie, spokój, zgoda. Chociaż to też jakby no nie tak w 100%. Też jest taka teza, ale to jest chyba tak, no to jest taka słaba moim zdaniem teza, że kobieta mogła napisać Odyseję, ponieważ postaci kobiece są tam bardzo jakby nie tyle rozbudowane, no bo ich tam ostatecznie no nie ma nadal dużo, to jest głównie no Penelopa, Kirke, Kalipso, ale że one są jakby bardzo tak dobrze zbudowane. Tak, że funkcjonują jakby, że ich charakter jest rozbudowany, no. Jest tam ta tajemnica też tak, tak. I nie funkcjonują tak jak w Iliadzie, no właśnie, że określają jakby tylko tak, mężczyzn. No bo właśnie to jest ciekawe, że jakby w zasadach takich w poetyce Arystotelesa jest nawet napisane, że właśnie kobieta w epopei jest po to, żeby główny bohater wykazał swoje cnoty. I że ona jakby nie może być główną bohaterką, bo tam się nie charakteryzuje męstwem i nie charakteryzuje się tam intelektem i tam różnymi rzeczami, czyli no nie nadaje się na bohaterkę. No i nadal jakby w Odysei, no te kobiety są w sumie po to, żeby Odyseusz jakoś się tam zachował, ale no to już nie jest takie, jakby to nie jest takie jeden do jeden już tak trochę, to jest inne. No i są bardzo ciekawe rzeczywiście. No Penelopa zwłaszcza, ja bym powiedziała, że to jest... Tak, czyli... To pozostawiamy płynne, autorstwo Iliady. W każdym razie jakby przychylamy się do tego, że rzeczywiście był to starszy, ten tak, człowiek. No możemy, no, tak, tak który, dobra, i teraz chyba przejdziemy już no, do tak pieśni do pieśni pierwszej. Dobra, no to jeszcze nim już przejdziemy do rzeczy, to jeszcze jakby kontekst taki momentu, w którym rozpoczyna się Odyseja. Czyli jesteśmy 10 lat po upadku Troi, Achajowie wracają do domów, a to ich wracanie dlatego jest takie skomplikowane, ile to już jest trwa. Po Trojankach też. Tak, tak. I tak. Przypomnijmy tylko, że Hekabę miała się dostać Odysowi, ale jak wiemy, ona zginęła. Znaczy, tak, no, zamieniła się w albo psa, tak. w psicę i się rzuciła do morza. Natomiast no, Atena obrażona na Achajów za to, że jak się jakby zachowywali podczas oblężenia miasta, tam za różne profanacje, których dokonywali, bardzo im ten powrót utrudnia, no to jest, że Atena, która takim była po ich stronie, nie? Tak, no i Atena, która będzie opiekunką Odysa przez całą Odyseję. No właśnie Odysem jakby nadal się opiekuje. I tak, natomiast Odyseusz, co jeszcze też Odyseusz sam o tym potem opowie, na wyspie cyklopów oślepia cyklopa Polifema, to tam jest wynik pewnych tam jego podstępów, tam obrony też przed tym cyklopem, a Polifem to był syn Posejdona, swoją drogą zawsze mnie tak ciekawiło, że dlaczego on miał takiego syna cyklopa olbrzyma. Syn Posejdona, no i ten cyklop tam się modli do tego ojca Posejdona, żeby ukarał Odyseusza. No i właśnie ta dziesięcioletnia wędrówka Odysa, ten utrudniony powrót do domu jest wynikiem tego, że Posejdon że Posejdon tak utrudnia Odysowi, to że on go tam przeklął, że będzie powrót jego trwał bardzo, bardzo długo chyba.
Nie wiem, czy on dokładnie powiedział, ile lat to ma trwać. Chyba nie, ale... Nie wiem, nie pamiętam. Ale tak, czyli tu do tego będziemy wracać, bo to się nam wyjaśnia jakby w toku Odysei, w toku akcji, czy też tych opowieści w Odysei. Ale chciałyśmy jakby to zaznaczyć, bo to będzie łatwiejsze, żeby się zorientować, w jakim punkcie jesteśmy. Tak. Czyli ta tułaczka Odyseusza jest spowodowana właśnie zemstą bogów, tak. Właściwie tą gniewem bogów i z Odyseuszem wracają jego towarzysze, ale większość z nich zginie. Tak, tak. Dobra, i teraz przechodzimy, mamy pieśń pierwszą, te inwokacje, tak. Którymi zaczynałyśmy, które porównywałyśmy tłumaczenie. I w pieśni pierwszej mamy generalnie zgromadzenie bogów i Atena właśnie pyta się Zeusa, jak on mógł zapomnieć o Odyseuszu, że on właśnie tak cierpi i że ci, co nie zginęli po drodze, ci jego towarzysze są już w domach, tylko Odyseusz nie wrócił. Tak. I teraz jakby dowiadujemy się, że Odyseusz jest na wyspie u nimfy Kalipso. No i dowiadujemy się właśnie o tym, że wszyscy bogowie już się litują nad Odyseuszem, poza Posejdonem, tak. Który nie ustał w tym gniewie. I Zeus też potem powie chyba, że on jakby umożliwiłby ten powrót Odyseuszowi, ale nie może do końca ze względu na Posejdona. No, ale też potem on powie jeszcze właśnie, że Posejdon przestanie się także gniewać, bo przecież nie może działać sam jeden wbrew nam wszystkim, ani też z nieśmiertelnymi być w sporze, czyli tak właśnie... I to jest też bardzo ciekawe, o tym będzie też Gryfin chyba napisał, że ci bogowie są inni niż w Iliadzie, bo oni się już ze sobą nie spierają, oni mają jakby to w dupie już trochę. Znaczy takie... Po prostu jakby ich to nie obchodzi. Oni są tak zupełnie ponad tym. Znaczy może nie, że ich to nie obchodzi, ale tak jak pamiętamy w Iliadzie po prostu byli w stanie się pokłócić, poobrażać jakieś spory małżeńskie, Zeus z Herą i coś. Tutaj zupełnie tego nie ma jakby. No to prawda. No też są właśnie tacy dużo bardziej chyba jednak tak moralnie tacy jakby nastawieni, że tak oceniają pewne czyny jako dobre, złe i że właśnie na przykład ostateczne rozprawienie się Odyseusza z zalotnikami, no to będzie tak naprawdę właśnie chyba to jakby Atena będzie tego inspiratorką, że ona tak jakby Odyseusz zadziała taką jakby jej mocą, bo to, co robili zalotnicy było złe, więc Atena jakby wymierza taką sprawiedliwość. No, ale to prawda, to jest też bardzo ciekawe. No, ale i więc tak jakby bogowie tutaj sobie myślą, a Atena mówi, że ona uda się na Itakę, żeby porozmawiać z synem Odyseusza, czyli właśnie z Telemachem, aby ten zwołał na radę Achajów, już dosłownie tak Homer pisze, zwołał na radę Achajów z bujnymi włosami na głowach, by zalotnikom zakazał już tego, co tam wyprawiają. No właśnie, no bo na Itace siedzi sama Penelopa i kółko zalotników właśnie z Itaki, którzy ją przekonują, że Odyseusz zginął, nie żyje, on już nigdy nie wróci, nie ma go już tyle lat. No i chcą, żeby ona wyszła... wybrała któregoś. Tak, wybrała, wyszła za mąż. Tak, tak. No i rzeczywiście Atena w tej pieśni pierwszej pod przebraniem, bo to jest w ogóle też ciekawe, że tutaj Atena zazwyczaj występuje właśnie w skórze jakiegoś człowieka, jako Mentes, czyli jakby jakiś tam realnie istniejący człowiek, przybywa do Telemacha w gościnę i mu opowiada, żeby się wybrał właśnie do Sparty, do Pylos, czyli tam do Menelaosa i do Nestora i z tymi ludźmi pogadał też tak jakby. Tak, bo pamiętajmy, że Nestor, Menelaos, Agamemnon, który już teraz nie żyje, zaraz dokładnie się dowiemy, natomiast to byli ci, tak, no już bogowie swoją drogą już wspominają, że bo tam, że wszyscy już wrócili, no ale Agamemnon no wrócił i zginął marnie. Tak, i to możemy właściwie teraz przybliżyć trochę, czy nam to później jeszcze będzie wracało, ale tak możemy tylko zarysować, że Agamemnon...
Albo dobra, powiemy o tym później, ale tutaj Agamemnon generalnie, jak wrócił do domu, chciał ujrzeć swoją żonę Klitajmestrę, tak, swoje dzieci i tak dalej, a został zamordowany przez Aigistosa, czyli kochanka jakby Klitajmestry. Ale tak, o tym to zarysowujemy, tutaj jest to powiedziane, powiemy o tym zaraz. Tak, no i to też jeszcze z takich trochę pobocznych rzeczy, to jest ciekawe, że Telemach się domyśla, że to jest Atena. Nawet Homer pisze, że lęk go pobożny przejął, bo się domyślił bogini. I że tak jakby też z tego wynika, to jest jakby też to ci przebierający się bogowie, to jest też jakby, dlaczego w Odysei zawsze się spotykamy z taką gościnnością, że tam jakby ktokolwiek do kogo przychodzi, to jest tak, że nim nawet się go zapyta, kim on jest, jak ma na imię, to trzeba mu dać jedzenie, zaprosić spoko, go. Spoko, dam ci jedzenie, wszystko ten, a potem mi opowiesz, tak nawet chyba Kalipso. Tak. I u tych feaków, jak on potem będzie, to nawet tak tam było, że jak już zjadł, to oni go zapytali, to powiedz, jak się nazywasz. Czy tak samo na przykład, jak Odys przychodzi do nędznej chatki pasterza na Itace, to tam też jest pełne powitanie, jedzenie, że tak jakby nie ma też takiego klasowego podziału, tylko że jakby z kimkolwiek się spotykasz, to jest bo to takie jest właśnie... już potem to takie, można powiedzieć, to co chrześcijaństwo może przejęło, może też jakby tak intuicyjnie też wykreowało, czyli to gość dom, Bóg dom. Ty to zresztą mówiłaś ostatnio. Że właśnie każdy mógł być Bogiem też po prostu przebranym. Tak, i to jest też właśnie ciekawe po tym, jak na przykład ci zalotnicy będą traktować Odyseusza, który przyjdzie jako żebrak, że trochę będą się z niego wyśmiewać, ale potem ktoś powie, że o, a co jeśli to jest Bóg? No ale no właśnie zalotnicy też jakby łamią to prawo gościnności, bo oni jakby... gościnności u Penelopy, nie? Tak, no gościnności, ale też jakby prawa zalecania się o kobietę, bo oni zamiast jakby przynosić jej dary, to zjadają na przykład jej jedzenie całe. Swoją drogą jest to dość zabawne, bo Telemach się cały czas o to martwi, się tak strasznie o to martwi, że oni zjadają całe jedzenie i że Itaka tak zbiednieje strasznie przez tych zalotników. Że to jest takie zabawne. No darmo zjadł po prostu. No, dokładnie. Dobra, i co tutaj dalej jeszcze mamy? To jest wspomniane pojawia się już Penelopa, która płacze nad tym, że nie ma Odysa. No i ostatecznie jakby on chyba po prostu decyduje się na tę podróż. Dobra, i teraz mamy pieśń drugą, kiedy mamy Telemacha, który zwołuje zgromadzenie, by przedstawić jakby sytuację, jaka się tam dzieje i skargi właśnie na zalotników. Też no, zgromadzenie z tymi zalotnikami notabene, też oni tam są. Aha. No, ale też warto wspomnieć potem w ogóle, jak on już właśnie wyjeżdża, to, że ci zalotnicy będą knuli podstęp, żeby go zamordować. Tak, no i on generalnie mówi, że właśnie, że chce odwiedzić Spartę i Pylos, żeby jakby zasięgnąć rady u innych tych Achajów. Więc mówi tam, dajcie mi statek szybki z załogą 20, którzy ze mną odbędą wyprawę. Tak, i tutaj mamy też jeszcze w tej pieśni drugiej tkaninę Penelopy, czyli to, co Penelopa tam robi. Tak, no i to jest ciekawe, że tam jakby już zawodnicy mówią, że oni już jakby znają ten podstęp, że w samej Odysei już tak jakby nie dzieje się to, co my znamy, że ona tam pruła tą tkaninę i mówiła, że dopiero jak skończy ten tam, co to miał być, tren dla swojego, na sumie dla swojego teścia chyba, no bo Laertes to był jej... Chyba, że ona to dla swojego ojca. Penelopa dla Odyseusza chyba to tkała. Nie, to miało być, to był śmiertelny całun dla ojca albo dla teścia. Okej. Okay. Ale to miała już... go tkać, dopóki się nie zjawi tu Odyseusz. Nie, miała go tkać, dopóki nie skończy przecież. Na tym cały podstęp polega. No jak się zjawi Odyseusz, to wiesz. Masz rację. Dobra, ja nie. No dla tak. Szata do grobu dla Laertesa Herosa, gdy go losem okrutnym powali śmierć bezlitosna. Tak, a ona generalnie spruwała, tak? Tak, spruwała go co noc, ale oni to odkryli. Bo jak miała skończyć, to miała się zdecydować na tak, ślub. Tak. I dlatego tutaj na przykład w moim tłumaczeniu Witlina mamy, co mówią ci zalotnicy do Telemacha, a już ci
że chwały przysporzy sobie niemało, wszelako ty, Telemachu, siła z twojej właści postradasz, bo my się stąd nie ruszymy ku naszym ziemiom i pracom, ani gdzie indziej nie pójdziemy, póki twa matka no jednego z Achajów nie pojmie za męża. No, Widlin bardzo kręci, żeby to się kupy trzymało, naprawdę. No, ale też jeszcze z takich chyba fajnych rzeczy, to Telemach ma tu moment modlitwy do Ateny i mówi do niej nawet, że usłysz mnie bóstwo, któreś wczoraj nasz dom nawiedziło, czyli rzeczywiście no, jakby rozpoznał ją. I jakby modli się, żeby ona mu pomogła tam zaradzić coś na tych zalotników. A Atena mówi do niego: Telemachu, nie będziesz w przyszłości ni tchórzem, ni głupcem, jeśli masz w sobie siłę i dzielność ojca swojego, który swe cele osiągał tak w słowach, jak i w działaniu. I to jest też ciekawe, że sam początek Odysei jest jakby tak bardzo dobrze kompozycyjnie cała Odyseja jest zbudowana, bo na początku poznajemy Telemacha, który nie zna swojego ojca tak naprawdę i dopiero poprzez rozmowy, na przykład właśnie no, w Pylos, wsparcie, będzie tego Odyseusza poznawał. Przez to też czytelnik będzie jakby miał cały ten background Odyseusza. No plus jakby Telemach sam zaczyna przejawiać takie cechy charakteru jak Odyseusz. Czyli właśnie też tam... Tak, on jest w ogóle z wyglądu też będzie tak, podobny, tak. To zaraz będą go rozpoznawać. No tak, ale potem w tej pieśni jeszcze co nam się tutaj dzieje, że Atena przybiera postać mentora, tak? No tak, no to przyjaciela już to na tej naradzie ona tam jest też. Dobra. No i tam jeszcze on rozmawia, Telemach rozmawia ze swoją piastunką, która tam się smuci i tam... Znaczy ta piosenka będzie ważna, bo ta piosenka, która pojawia się tu w drugiej pieśni Eurykleja, to będzie ta, która Odysa... Pierwsza rozpozna. Znaczy, po Telemachu, bo Telemach wcześniej, ale właśnie ta słynna blizna Odyseusza, to właśnie ta Eurykleja i ta Eurykleja no, generalnie tam jest taką dość też jakby postacią znaczącą, która się przewija co jakiś czas. Dobra, czyli teraz przechodzimy, mamy pieśń czwartą. Trzecią. Dobra. Jesteśmy w pieśni trzeciej, czyli mamy Telemach, jest teraz u Nestora, czyli pamiętamy z Iliady tego najstarszego wodza, najmądrzejszego, który też tam mediował z Achillesem. Wszyscy cenili jego rady. I teraz Nestor jakby tak mówi o, można, no wspomina jakby jak to było pod Troją, bo Telemach wypytuje się też o Odyseusza, ale no o Odyseuszu nie ma żadnych, czyli o jego ojcu nie ma żadnych wieści. Natomiast Nestor mówi właśnie, że, i tutaj chciałam, to jest ciekawe, na onej ziemi lub w nawach po sinnym tułając się morzu, albo gdy boje zajadłe, toczylim o wielkie grodzisko Priama króla. Ach, tylu najlepszych poległo tam mężów. I potem on wymienia, kto poległ i tak dalej. Natomiast to też jest ciekawe, że toczyli to boje zajadłe o wielkie grodzisko Priama, czyli o Troję, a nie o Helenę nagle. Chyba, że to się tak rozumie samo przez się. Natomiast mamy, tam wymienia, że Ajas upadł, Achilles, Patroklos, co bogom był równien, syn Nestora, czyli Antyloch. I tyle innych tam jeszcze musieliśmy znosić udręczeń, a jeśli ktoś z śmiertelników może je wszystkie wyliczyć. Choćbyś tu z nami posiedział 5 lat, a nawet do 6, nie zdołasz wszystkiego wypytać, ile tam mąk wycierpieli boscy Achaje. No właśnie ja tak jak przeczytałam cały początek Odysei, to jest takie niesamowite, że jakby głównie tę pieśń trzecią i czwartą, to tam jakby nad tymi rozmowami z Agamemnonem i z Nestorem właśnie, znaczy no z Agamemnonem to już nie za bardzo, z Menelaosem oczywiście, wisi taki właśnie, taki postwojenny taki smutek, że tak naprawdę no jesteśmy w takim momencie, gdzie bardzo dużo tych najlepszych herosów zginęło i że tak jakby wszyscy są tacy, że to wracanie do domu też było takie traumatyczne, że taka jakaś że jest pustka po prostu taka w świecie. Że minęło trochę lat, ale nadal jak mówisz, jest ta pustka, ale to też mi się wydaje, że oni są jednak w tym środowisku, gdzie wszyscy dokładnie tego doświadczyli. I to jest tak, jakby ktoś był gdzieś oderwany, to mogło być inaczej. A tutaj jakby, mimo że mijają te lata, to oni cały czas, przez to, że to jest takie doświadczenie kolektywne. No, nie? No, no. Też...
No ale no właśnie też mówi o tym, że o tym, co Odys robił pod Troją. Teraz trochę mojego przekładu. Wtedy tam boski, teraz Chodkowskiego trochę. Wtedy tam boski Odys różnorodnością pomysłów nad wszystkimi górował i nikt nie próbował mu nawet w tym dorównać rozumem. No. I też, no właśnie, są zalety generalnie Odysa, tak? Tutaj tak. Ja mam na przykład prześcigał chytrością boski Odysej. No, ale to jest też ciekawe. Patrzę na ciebie z podziwem, masz sposób podobny mówienia, że ja nie mogę uwierzyć, że chociaż jesteś tak młody, potrafisz mówić jak trzeba. I też właśnie mówi, że, znaczy też potem chyba będzie mówił, że to jest niesamowite, że on jest tak młody, a już jakby Atena się interesuje jego sprawami i tam udziela mu rad. Mm-hmm. Że no Telemach też jest jakby wybitną jednostką, jest wybitnym młodym mężczyzną, tam 20-letnim pewnie. No tak, to masz rację, ale teraz co tutaj dalej jeszcze się dzieje, że Nestor też mówi, gdyśmy w końcu zburzyli wyniosłą Priama warownię, tak? Czyli widzicie, jak to jest referowane, po prostu kontynuacja Iliady, tak? Skończyła się, bo wiadomo, że Iliada się nie kończy zburzeniem Troi, a tutaj mamy zburzenie Troi, ruszyliśmy ku okrętom, a Bóg rozproszył Achaje, czyli jakby w ich jakby jakieś tam świadomości to jest, że to było z woli Boga. No i on mówi, że wrócił nie wiedząc, którzy jakby Achaje są w domu, którzy zginęli i tak dalej. To jest śmieszne, bo oni byli niby taką siecią jakby takich zrzeszonych państewek, a też tak jakby dużo nie wiedzieli o sobie, że no nie mieli żadnej komunikacji, nie wysyłali sobie listów, nie czy no, tam... może mieli jakieś... No, posłańców musieli mieć, ale... Szybko nogich. Szybko nogich. No, ale że tak generalnie to też... Znaczy, no na przykład, no... Nestor wie, że Agamemnon zginął, więc tak jakby jakaś tam komunikacja musiała być, tylko że to takie analogowe czasy, że tak... No tak. No i też mamy właśnie wspomnienie o Neoptolemosie, czyli synu Achillesa, który jakby po śmierci Achillesa był no, takim wodzem, można powiedzieć, jednym z takich znamienitych. To zresztą potem też nam wróci, jak Odyseusz będzie rozmawiał z duszą Achillesa. Ale tutaj ważne jeszcze w tej pieśni mamy, no już dłużej nie skrywając, to co się stało z tym Agamemnonem, tak? To co zapowiadałam. Czyli... Tutaj Nestor mówi takie zdanie. Zaprawdę dobrze jest, kiedy umarły mąż pozostawia na świecie syna. Dlaczego? Bo ten syn może się zemścić. Właśnie tutaj co się stało? Generalnie, tak jak już zapowiedzieliśmy, Agamemnon wrócił, ale został zamordowany przez tego Aigista czy Aigistosa. I teraz jak to wyglądało? Klitajmestra była żoną Agamemnona, natomiast ona też nie była, nie została jego żoną z własnej woli. I też to, ja do końca tutaj już nie znam się na tym mitowym podaniu, ale ona też chciała się zemścić na nim za to, że on złożył w ofierze tą Ifigenię, tak? Tak, tak, bo to ja właśnie nie, to chyba było przed wojną trojańską właśnie, że... Tak, tak. Że on jakby, a Agamemnon nie mógł wypłynąć, tak, bo tam jacyś bogowie się znowu tam niego obrazili, nie mógł wypłynąć i dostał taką informację, że tylko jeśli jakby złoży w ofierze Ifigenię, to będzie mógł... A Ifigenia była córką Klitajmestry? Tak, no i jego. Okej. I ta Ifigenia się na to tak jakby też chyba w pewien sposób zgodziła. No też chyba tak jest u Sofoklesa, że ona rzeczywiście, bo jest tam Ifigenia w Aulidzie. W Aulidzie, tak. Że ona się w jakiś sposób na to zgodziła. No ale też no jakby jakimś tam motywem zemsty może być właśnie Klitajmestry, właśnie zamordowanie Agamemnona, może być właśnie to, że on jakby zabił jej córkę. Tak, no ale też mamy no pytanie, czy w ogóle Klitajmestra kochała Agamemnona, czy nie. Natomiast Agamemnon, jak on wyruszył w tą na wojnę, on zostawił z Klitajmestrą, żeby pilnował jej. W moim przykładzie to jest, a żył tam również, uwaga, gędziebny starzec. No, to są hit. No w ogóle jest gędźba, to tak. Mogę być temat tego odcinka. Czyli generalnie zostawił starca, chyba pasterza, ale tej głowy nie dam, iżby mu żony pilnował.
Tak? Czyli i tutaj jest, że Klitajmestra generalnie póki się słuchała tego starca. No bo on gędziewny starzec, bo on był takim śpiewaczkiem. Tak, takim, był aoidem. No ale generalnie póki ona się go słuchała, jego rad, to była wierna mężowi i tak dalej. Natomiast potem Aigisthos, tutaj jest w przekładzie Witlina, Aigisthos sprzątnął onego pieśniarza. Na wyspie Gona bezludnej porzucił dla ptactwa dzikiego na żer, na pastwę i hutny powiódł hutliwą do domu. No, przecież to jest piękne. No, ale generalnie to jest tak, że też Klitajmestra uległa Aigisthowi za jakby namową bogów, trochę za zrządzeniem bogów. I to tutaj też jest podkreślone w Odysei, że ona właśnie za jakimś takim podszeptem uległa, trochę tak jak Helena będzie mówiła w Odysei, tak jak może było, może nie, że ona przecież no Afrodyta ją jakby namówiła do tego, żeby tam z Parysem uciekła, tak? Więc generalnie Klitajmestra uwierzyła pogłoskom, że Agamemnon nie żyje, no bo nie było go tyle lat, tak? Ile trwała wojna trojańska, no to ona uwierzyła w to, że on nie żyje, no i pewnie się zakochała też w tym Aigisthosie. Jest jeszcze ta ingerencja bogów, uznała się za wdowę, wyszła za Aigistha i po siedmiu, no i potem, kiedy Agamemnon wraca, Aigisthos zabija Agamemnona, tam w ogóle rozstawiał straż, żeby oni wypatrywali, kiedy tylko wróci do domu i tak dalej. Więc Agamemnon się kompletnie tego nie spodziewał. On zabił Aigisthosa. Boże drogi. Aigisthos zabił Agamemnona, natomiast Klitajmestra zabije Kassandrę. Tak, tak. Czyli tą wieszczkę, którą znamy z Trojanek. No i potem będzie taki wątek, że po siedmiu latach i stąd to zdanie Nestora o tym, żeby umarły miał na świecie syna, bo po siedmiu latach Orestes, czyli syn Agamemnona, zemści się i zabije Aigistha. I zabije też Klitajmestrę, zabije również. Już nie pamiętam, jak to było. No nieważne. Tak, zabiję Aigisthosa i Klitajmestra, bo tam będzie Orestes i Elektra jeszcze, tak, nie? No właśnie, o tym jest Elektra. Tak, więc widzicie jakby też, jak to się rozrasta, po prostu gałąź mitów i na podstawie tego jest tyle sztuk. No a tutaj jeszcze można już szybcikiem tylko podkreślić, że ten Aigisthos już próbował uwieść podczas wojny trojańskiej, czyli przez tyle lat próbował uwieść Klitajmestrę, ale ona słuchała rad tego aoida, no i dopiero kiedy on go, że tak powiem, sprzątnął, no to wtedy już to się stało. Więc tak nam się tłumaczy śmierć Agamemnona. Dobra, i teraz przechodzimy już do pieśni czwartej, czyli tutaj teraz mamy Telemach jest nie u Nestora, tylko teraz jest u Menelaosa i jego żony Heleny. No i Helena w ogóle będzie nam się inaczej trochę jawić niż w Trojankach, więc jeszcze raz wysłuchamy jej racji. Dobra, no i tutaj mamy właśnie Menelaos opowiada o jakby zaletach Odysa, o tym, jaki był wspaniały i tak dalej, i mówi, że ach, los mu przeznaczył niedolę, mnie zaś żałobę ustawną i nieutuloną, żałobę po nim, co z dala od domu tak dawno gdzieś przepadł. A nie wiadomo, czy żywie, czy zmarł, czyli jakby nie wiadomo. No i że wszyscy za nim płaczą, że przecież ten ojciec i ta Penelopa. I tutaj jest też takie zdanie w przekładzie Witlina. I syn Telemach, którego oseskiem był doma, ostawił. Rzekł i w synaczku pobudził żądzę biadania za ojcem. Bo to mówi Menelaos wobec Telemacha. Z rzęs Telemacha na ziemię upadła łza, gdy posłyszał imię rodzica i połą swej purpurowej oponiczy zasłonił oczy, obrącz trzymając ją. Wtedy poznał gościa swojego Menela i ważył w sercu i w duszy, czy go ostawić. Czekając, aż sam zacznie ojca wspominać i tak dalej. No, że to tutaj on się w tym momencie on się nie ujawnia. Masz rację. A to jest ciekawe, bo taka jakby paralelna scena będzie też z Odysem, że tak jakby Odys też nie przedstawi się
I dopiero właśnie po wzruszeniu, podczas słuchania opowieści o wojnie trojańskiej, właśnie też zakryje sobie głowę szatą i się tam rozpłacze. I oni wtedy go, znaczy poznają, no nie koń, znaczy on wtedy dopiero tam się przedstawi. On potem się tłumaczy, dlaczego tak, tam płacze tak, i tak dalej. No tak, ale to jest bardzo ciekawe, co ty mówisz o tej paralelności. No i mamy właśnie, co nam dalej wchodzi, nam Helena, gwiazda Helena, która jest już starsza, stara dosyć. No i Helena też, też mówi, znaczy oni razem tam mówią z Menelaosem, że tak się zaczynają. Ona wchodzi i pierwszy raz widzi tego Telemacha i mówi: jejku, jaki ty jesteś przecież podobny do Odyseusza, to jest aż jak dwie krople wody. I też jakby mówi o sobie, zaczyna wspominać właśnie wojny trojańskie i tak dalej, i ona mówi o sobie: gdy zacięte Achaje szliście pod Troję, by toczyć szalone boje i krwawić gwoli mnie, suce bezwstydnej. No, tak, tak. No, ona mocno tak swoją, znaczy, no swoją winę właśnie w zdradzie podkreśla jeszcze raz. Tak, no taka jest samokrytyczna. Tak. I właśnie mówi: przeklinałam nieszczęsny ten dur, jakowym Afrodis mnie opętała, a parła... A parłabym ziemię ojczystą, rzuciła i córkę, i łoże małżeńskie, i męża, co w tyle, nie stawa za nikim. Nie, ale no generalnie więc widać, jakie to jest różne na przykład do tego, co mówiła w Trojankach Eurypidesa, nie? Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że to jest też ciekawe, że Helena robi coś takiego, jest opisane, że dorzuca do wina, które piją ci mężczyźni, słodki środek na zapomnienie o nieszczęściach. To jest też takie, dla mnie to też jakby w tę taką postwojenną narrację się wpisuje, że to jest takie, no że oni jakby są obydwoje w bardzo trudnej właśnie takiej postwojennej sytuacji, ale jest bardzo ładnie tak opisane, bo to jest, że pomysł ma nowy, wrzuca do wina, z którego pili, niezwykłe lekarstwo, troski i gniew kojące, środek na zapomnienie o nieszczęściach. Kto go zażyje, po wymieszaniu przez dzień cały jego, po policzkach łzy nie popłyną, nawet gdyby mu matka umarła, albo i ojciec, nawet gdyby mu wcześniej spiżem brata zabito, albo syna miłego, a on by to widział naocznie. A to jest straszne. No, że to jest taki narkotyk, że tak jakby, że tak. To jest takie... Jakieś, wiecie, jakieś kurde barbiturany na sen albo coś takiego, że tak... Ale no właśnie, że oni tak muszą wziąć coś takiego, żeby tak nie mieć w sobie takiego permanentnego smutku, no właśnie, po stracie brata, po jakimś tam niepewnym statusie ojca i też tak dalej. Jeśli to trwa już tyle lat też, no. Nie? No tak, ale dalej też Helena, i to jest właśnie to, ta ciągłość jakby zachowana w stosunku do Iliady, że wszystko się w sumie opowiada, czyli to, co się stało po, co już tam streszczałyśmy, tak? Czyli nasz ulubiony koń. Motyw konia. Tak, motyw konia. No i dlaczego to jest też opowiadane? Żeby podkreślić zasługi Odyseusza, który, kiedy oni wszyscy siedzieli w tym koniu, tak. To Helena właśnie wyszła i zaczyna go opukiwać, no bo ona jest od tej strony trojańskiej i zaczyna pukać w tego konia i przemawiać głosami żon tych mężczyzn, którzy siedzą w środku tego konia trojańskiego. Przemawia głosami achajskich żon i wszystkim już się wydaje, że to naprawdę wołają ich te własne żony i oni po prostu już się tam rwą. A jeden, już nie pamiętam, kto to był, w każdym razie ktoś tam chciał wyjść już i po prostu krzyknąć, i Odyseusz sam mu, Antiklos, mu Odys paszczękę zaciskał ustawnie krzepkimi wierę rękami. I tak on nas wszystkich Achajów ocalił, a ciebie uprowadziła precz od nas Pallas Atena, nie? Więc też opowiadane jest to, żeby podkreślić, kim był Odyseusz. No i co dalej nam jeszcze tutaj się dzieje? Mamy Telemacha, który tam prosi, żeby powiedzieć mu właśnie, co się dzieje z jego ojcem. Mamy też zapowiedź finałowej zemsty, tak? Czyli rzezi zalotników. Czyli no, to, co już wspominałyśmy, tak? Co się tam dzieje w domu Penelopy.
No i też mamy jakby szczegóły śmierci Agamemnona, bo tego chyba nie powiedziałyśmy, ale generalnie jak Agamemnon tam przybywa do swojego domu, to Aigisthos, i dlatego to jest takie straszne, zaprasza go na ucztę. On po prostu wyprawiają wielką ucztę, biesiadę i najpierw, czyli jest zachowana jakby niby ta gościnność, najpierw się najedzą i tak dalej i dopiero wtedy po prostu jest zrobiony ten zamach na Agamemnona i jego świtę, nie? Więc to też jest takie straszne, że to jest taki podstęp. No też tutaj jak Agamemnon potem opowiada i opowiada jeszcze o tym, co jakby o spotkaniu swoim z wieszczem, tam wieszczem morskim jakimś takim, no, który mu opowiada, rozjaśnia mu pewne sprawy, to przedtem on mówi sam o sobie, że siedząc na piasku płakałem, nie miałem już ani chęci żyć dłużej, ani spoglądać na światło słoneczne, a gdy już dość miałem płaczu i tam tarzania się w ziemi, no to wtedy tam ten wieszczek do niego przemówił. To też jest takie właśnie, że no, znaczy Menelaos też jakby mocno właśnie oberwał w tej wojnie, to jeszcze raz tylko tak podkreślę. Dobra, no i mamy, że Menelaos mówi Telemachowi o Odysie, że on usłyszał od jakiegoś tam wieszczka, że przebywa na wyspie. Jego Tom widział na wyspie, jak gorzkie ślozy przelewa w komnatach nimfy Kalipso, a ta go trzyma przemocą. No i to jest jakby ta teraźniejszość, jakby gdzie teraz znajduje się Odys, czyli to jest już gdzieś tam u skraju jego wędrówki, jego tułaczki. No. Natomiast, więc Telemach już wie, że ojciec żyje, tak, a nie, że jest martwy. No, ale te wszystkie przygody, które na pewno wy znacie, tak? To, co się zdarzyło Odyseuszowi, albo się zdarzy część po pobycie u Kalipso, a duża część już jakby była przed i to będzie nam referowane w opowieściach, więc jakby tak, coś takiego obejmuje Odyseja. Akcja, a to, co się opowiada, to też trzeba rozróżnić. No i też mamy jeszcze w tej pieśni sen Penelopy, która martwi się o Telemacha, bo ona się dowiaduje, że on jakby wybył z tej Itaki i żeby dowiedzieć się czegoś o ojcu. No i wtedy te męże zalotne, to jest swoją drogą bardzo zabawne sformułowanie, męże zalotne po prostu, no jak to się mówi, kreują podstęp, tak, no, na knują, Telemacha. Tak, że jak on będzie wracał, to oni się zaczają na okrętach swoich na jego statek i po prostu napadną go i go zabiją. Tak. Dlatego też potem, jak Odyseusz się o tym dowie, to też będzie wzmagało jakby tą rzeź. No i dopłynęłyśmy teraz do pieśni piątej. Do promu Odyseusza. Śmiałyśmy, bo w przekładzie Witlina ta pieśń ma podtytuł Prom Odyseusza. Co, dlaczego prom? Prom to jest przecież... Prom odysowy. Aha. Nie. A tutaj chodzi o tratwę, która jeszcze się rozbije. No bo to, no, przecież jakby wiecie, prom to też może być na przykład prom kosmiczny, ale to dlatego to jest prom, że on jakby płynie w jedną stronę i wraca. Na tym polega bycie promem, a nie na byciu łódką. No, ale u Chodkowskiego jest tratwa. Chyba, że to ma podkreślić jakby to, jak Odyseusz był po prostu pomysłowy, że on tą tratwę sam ociosał tam. Sam, że Odysowy, no to spoko, nie ma problemu. No, ale że co? No, ale że był prom, że prom to taki wynalazek. W sumie, że jakby było tratwa, no to by brzmiało masz tak rację, trochę masz słabo. Rację. A że to była tratwa Odyseusza, no to już zasługuje na mianę prom. Tylko na nie kursuje w drugą stronę. No, właśnie rozpada. Tak. Dobra, no, ale w każdym razie dzieje, pieśń piąta to jest już, jakby zamyka się pewien wątek, bo mamy jakby te pierwsze cztery pieśni się nazywa czasem Telemachiadą. Co się stało? Dobra, właśnie kontynuuj. Pierwsze cztery pieśni nazywa się czasem Telemachiadą, no bo tak jakby to są opowieści o co się stało? Bo pierwsze cztery pieśni opowiadają o tym, co dzieje się z Telemachem tak naprawdę. Jeszcze Odyseusz jakby nie jest w obrazie akcji.
Bo tak naprawdę... Dobra, czyli tak, pieśń piąta jest też zamknięciem pewnego elementu fragmentu, ponieważ pierwsze cztery pieśni nazywane są czasem telemachiadą, ponieważ no, Odyseusz tak jakby nie pojawia się jeszcze w obrazie fabuły, tylko Telemach jest głównym bohaterem. Więc pieśń piąta, w pieśni piątej dopiero Odyseusz jakby się nam zjawia tak naprawdę w akcji. I to jest też takie ciekawe, takie raz, że przeciągnięcie jakby napięcia do spotkania czytelnika z głównym bohaterem. No a dwa, że tak jakby mamy dwa takie plany fabularne, bo mamy tą linię syna, czyli to, co robi Telemach, i linię ojca. I dopiero w pewnym momencie, tak jakby w tej fabule, te dwa plany się spotkają, że będzie już tylko jeden plan fabularny. Tak, i też tutaj, tak jak mówisz, są te dwa, ale jest jeszcze nie do końca tak może fabularny, ale tak płaszczyznowo jakby to sobie uzmysłowić, że jeszcze jest ten plan boski, czyli no tak, tylko że ci bogowie zawsze jakby działają w stosunku do jednego z tych dwóch głównych bohaterów. Mhm. No, ale no właśnie tak, no jest rzeczywiście jakby fabuła Odysei, znaczy fabuła nawet nie tyle, co jakby ta kompozycja, można tak nazwać, jest bardzo skomplikowana, tak, jest pokręcona. Mhm. Tak. I tutaj mamy już jakby przejść do tego, co tutaj nam się dzieje, to mamy znowu trochę powtórkę jakby z pieśni pierwszej, czyli jakby znowu tych bogów, znowu mm-hmm. Atenę, która wstawia się za Odysem. No i ona mówi, że no ona jakby pamięta, mówi, no, że przecież Odys tam cierpi u tej Kalipso, która, gdzie jest trzymany siłą. No, nikt już wśród ludzi, którym królował zaprawdę, jak dobry ojciec, nie raczy pamiętać boskiego Odysa. Straszliwą, nękany boleścią na wyspie dalekiej, on leży w komnacie nimfy Kalipso, a ta go trzyma przemocą. No właśnie, a jeszcze Atena mówi Zeusowi, że no, a jego syn Telemach ma być mu usieczon w drodze do domu, bo jeździł zasięgnąć języka ojcu, czyli ma być zabity przez tych mężów zalotnych. Tak. No I tutaj jest Zeus, bo to można jeszcze powiedzieć, że tutaj Zeus mówi, że no, rozumiem, o co chodzi. Ale to ty sama jakby, no to Atena trochę jakby sama wymyśliła i jakby jest winna temu, co się dzieje z Odyseuszem. Natomiast Zeus jakby obiecuje, że albo właściwie przykazuje Atenie, żeby zadbała o to, żeby Telemach powrócił bezpiecznie do domu. Tak, on się zajmie Odyseuszem i zwraca się do Hermesa, który jest takim właśnie jakby posłańcem bogów, i mówi: synu Hermesie, co jesteś nam posłem we wszystkim, przekaż nimfie o pięknych warkoczach, no czyli właśnie Kalipso, rozkaz stanowczy co do powrotu mężnego Odysa, że ma on popłynąć bez pomocy żadnej ze strony bogów i ludzi, ale na tratwie zrobionej z bali, no że tam ma dopłynąć do tej Scherii, czyli kraju Feaków. To jest ciekawe właściwie. Kraj Feaków, w ogóle ci Feakowie to był jakiś taki lud, taki półboski, tak, że oni żyli w takiej jakby rajskiej krainie, gdzie tam nie znali bólu tam i ten. Ale to jest też ciekawe, że Zeus mówi Hermesowi, że ma sobie sam tę tratwę zbudować. Nikt mu nie ma pomagać, ma siłą własnych rąk tam no, wioseł dopłynąć. Tak, chyba Kalipso mu jakby dostarcza ten budulec do tratwy, tak mi się wydaje. Tak, tak. Ale rzeczywiście tutaj też jest to podkreślenie właśnie tej wynalazczości, tak, i tej pomysłowości Odyseusza. No i mamy też w ogóle, zabawne jest, jak Hermes jakby się tam przyodziewa do tego lotu tam, bo on, no wiadomo, jakie miał buty, tak, z tymi skrzydełkami, ale... zabrał kij czarodziejski. Więc to też jest... mamy kij. I tutaj. Ptakowi temu podobien śmigał Hermes po grzmiecie zwełnionych morza bezmiarów. Ja tutaj sobie tak to wyobraziłam, jakby był taki... Zresztą jest trochę
znaczy nie trochę, ale jest kiczowaty film Odyseja, to jakby sobie, nie wiem, czy tam to było, natomiast jakby sobie wyobrazić właśnie takie kiczowate efekty filmowe, jak Hermes po prostu sunie, Bóg, który sunie na tej fali. Ale tamten Hermes taki był, on tam tak wzdłuż takiego zbocza latał i właśnie tak latająco rozmawiał z Odysem. No to był już taki jakby topka cringe'u tego filmu. To był chyba właśnie Hermes, obok, oczywiście zaraz obok wodnych węży atakujących. Tak. Bardzo polecamy sobie obejrzeć. Wodne węże były na pierwszym miejscu. No i właśnie Hermes wynurzył się suchy. No i wtedy odnajduje jaskinię Kalipso, czyli tej nimfy o pięknych warkoczach, boska śród bogiń. No i właśnie tu jest też powiedziane, że mimo, że oni nigdy się nie widzieli, oboje są bogami, to od razu się jakby rozpoznają. I to też jest właśnie tak ciekawe, że ci nieśmiertelni od razu jakby wiedzą, kim są, nawet jeśli się nigdy nie widzieli. No i jakby zagląda do tej jaskini, ale Odyseusza nie ma w tej jaskini, bo Odyseusz cały czas jakby siedzi na brzegu morza, głośno szlochając i jękiem i westchnieniami rozrywał serce szarpane boleścią. A oczy, z których bez końca lały się łzy, na pustynię tę morską wysyłał i topił. Więc to jest Odys, który topi swoje oczy w udręce. No bo to jest właśnie też takie, że on tęskni, nie? Tęskni za... No za swoją ojczyzną i za Penelopą i za synem też. I Hermes mówi generalnie, i co postanowił Zeus, że ona ma puścić Odysa po prostu. No a na to odpowiada Kalipso po pierwsze, że jest to trochę słabe, że bogowie się po prostu wpierdzielają w jej relacje i że jak bogowie sobie biorą kochanki, jakieś kobiety, no to tak jakby... Nic im do tego, U niej chyba nawet nigdy nikogo nie było, tak, że ona na tej wyspie to wynika z zazdrości. A ona mówi, że to jakby nie tylko ma ten erotyczny taki charakter, bo ona mówi, ja go zaś wszak ocaliłam, gdy przybył następca z okrętu, kiedy mu szybki okręt Zeus raził jasnym piorunem oraz spalił pośrodku morza ciemnego jak wino. Ja jego pokochałam, żywiłam i obiecywałam nieśmiertelnym uczynić, odjąwszy mu starość na zawsze. Ale mówi, no skoro Zeus tak postanowił, no to jakby nie ma odwrotu. Ale to jest też ciekawe, że właśnie dla Odysa ta perspektywa wyspy tej Ogigi, tak, bo to jest... Tak, Ogigia. Ogigia albo Ogigia, to jest życie wieczne, życie wieczne z jakby no nieśmiertelnie piękną młodą kobietą. Nie jest okej. No. Nieśmiertelnie piękną, znaczy piękną, młodą, jakby bosko piękną kobietą. A jakby alternatywa to jest powrót do domu, no śmierć kiedyś tam ze starości albo nie, powiedzmy ze starości. No i jego żona, która jest już jakby no jest dojrzała, no jest w jego wieku, czyli no musi być starsza. To pewnie ciekawe w sumie, ile on ma lat, ale tak pewnie koło 50 by było. Także to jest też taki wybór właśnie, jakby nie satysfakcjonuje go. No i ona idzie... Bo on też, jeśli mogę przeczytać, jak tutaj jest u Witlina. Na skałach siedzi wybrzeża, a ślozy mu ciekną i ciekną, a oczy nie schną i słodkie życie on tak wypłakuje, bowiem domarat, nie wiem co to znaczy, go zżerał, a nimfa mu się sprzykrzyła. Juści, nocami on musiał sypiać z nią w grocie sklepionej, nijakiej żądzy nie czując ku nimfie tej, obrzydliwe słowo, pochudliwej. Trzeba tak blisko powiedzieć z takim szmerem. Nimfie pochudliwej. Dobrze. I to właśnie, bo ja tobie przerwałam chyba. Ja chciałam, chciałam przeczytać to samo, tylko po prostu u mnie. Ale to jest ciekawe, bo ona do niego przychodzi i ona mówi, nieszczęśniku, już tak nie lamentuj, życia nie marnuj, ja bowiem przyrzekam, że ciebie na pewno odeślę. No i tam zacznij ścinać spiżem drzewa ogromne, zbuduj tratwę szeroką, a do niej pomost wysoki, przytwierdź, byś mógł wyruszyć na morze mgłami spowite. Ja cię zaopatrzę w żywność i tak dalej. Odys był zaskoczony i mówi okej, ale tak jej nie dowierza i mówi, no musisz mi przysiąc, że nie obmyślasz dla mnie jakiegoś nowego nieszczęścia.
No ona mówi, że nie i tam, że to jakby, że to skoro jakby Bóg tak kazał, to ona musi tak zrobić, plus jakby mówi, nie mam serca z żelaza, lecz serce pełne współczucia, czyli ona też jakby rozumie go. No jeszcze raz mu jakby przypomina o tej właśnie perspektywie wiecznego życia z nią i też to jest ciekawe, że ona mówi, przecież nie jestem, jak myślę, gorsza od twojej małżonki wzrostem ani wyglądem, ponieważ nawet nie mogą z nieśmiertelnymi się mierzyć śmiertelne urodą lub wzrostem. A Odysej odpowiada, ja wiem doskonale, jak bardzo przy tobie jest pośredniejsza Penelopa urodą i wzrostem, gdy was się porówna, ona jest śmiertelna, a ty nieśmiertelna, wciąż młoda. Ale mówi jednak, i tak ja do niej strasznie tęsknię każdego dnia. I to też jest takie, no takie ludzkie bardzo po prostu, że tak jakby właśnie ta stara, znaczy stara, no powiedzmy dojrzała żona w pełni wieku w konkurencji z tą wybitnie piękną nimfą. No i tu jest potem opis budowania tej tratwy, taki bardzo wnikliwy, też taki mocno właśnie homerycki, czyli że każda jakby rzecz jest dokładnie opisana, jak została zrobiona. No i też to jest takie właśnie pokazanie tego, że Odyseusz był takim po prostu jakby miał skillę craftu, dobre, bo po prostu ładnie budował wszystko sam. Tak, ale tutaj jeszcze można powiedzieć, że tę ostatnią noc on spędza z Kalipso. Mhm. I tutaj już wcale nie mówi, że nie ma do niej nijakiej żądzy, ale jest tak opisane. I mrok nadciągał, więc poszli w głąb wydrążonej jaskini. Tam legli z sobą w miłosnym wierę. Wierę to chyba to jest, bo to nie ma tego w tym twoim tłumaczeniu. Nie, 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 nie. To jest jakby coś, co symbolizuje Odyseusza, tak jakby to co jest jakby inne imię dla Odyseusza, tak to chyba zrozumiałam, jak już to czytałam. Nie wiem, czy to nie... Uścisku, radując się wzajem, a odpoczywając. To też jest takie po tym, jak on mówi, że tęskni za Penelopą. No tak, ale opuszcza Kalipso, no i podróżuje do Feaków, spędza 17 dni na morzu, ale mamy... jakby zauważa go Posejdon, no i Posejdon w tym swoim gniewie płonie w tym gniewie, rozpętuje burzę. Tak, tak. No i tam z wielkim trudem, prawie ginąc, dociera do tych, jakby do kraju Feaków i tam kładzie się w jakiś, bo to jest w ogóle dramatyczny opis. W krzakach. Tak, jak on wyglądał i też zwraca się, jeszcze się modli do Boga. Ale potem jakby już mówi, że ugięły się kolana pod Odysem, ręce krzepkie opadły, bo morze złamało mu serce, ciało miał całe opuchłe, a woda morska się lała z ust oraz nosa strumieniem, nie mógł oddychać ni mówić, leżał bez sił wyczerpany, bo straszne znużenie go zmogło. To też jest takie... Tak, będzie takie ciało już rozmięknięte w tej wodzie prawie. No, ale takie ludzkie też bardzo właśnie, tak, że też taki on no, był tym herosem, no ale jest jakby po prostu też człowiekiem. To jest śmieszne, że z rzeki wyszedłszy w gęstym sitowiu ległszy, żyzną ziemię całował. To jest tak jak zawsze... To jest niesamowite w ogóle to. No tak, a to jest tak jak ludzie na przykład wysiadają z samolotu i całują ziemię. Tak, no ale tutaj to jest takie autentyczne. No. Natomiast no właśnie mamy też walkę właśnie Posejdona z Ateną, że to jest znowu ta walka na żywioły, też coś co było w Iliadzie. Ale jak już jesteśmy przy końcu tej pieśni, to warto też powiedzieć, z czego się dowiemy z kolejnej pieśni, znaczy nie z kolejnej, tylko tam z ósmej chyba, czy z którejś, że Odyseusz był u Kalipso, zgadnijcie ile? 7 lat. No. Więc to no właśnie, też się okazuje, że w sumie większość tych jakby to 10 lat powrotu Odysa, tam nie wiadomo co, to tak naprawdę on 7 lat to trzymał, znaczy siedział u Kalipso. No. To jest naprawdę. No. I jeszcze... No, właśnie o to chodzi, że tak jakby...
to nie jest tak, że ten Odyseusz, jakby czyny Odyseusza są takie jakby moralnie łatwe do ocenienia, no bo jasne, że my go teraz tu widzimy, że on płacze, lamentuje, no ale jednak 7 lat jakoś tak jakby dawał sobie, tak mu tam źle nie było aż. Ale niby płakał codziennie. No codziennie ale, przez 7 lat. No nie wiem, no może tak, no ale... No ale w każdym razie też to jest ciekawe, że jakby właśnie Odyseusz, a kobiety, i to też takie, pewnie to, co jeszcze byśmy chciały, żeby wybrzmiało później, że Odyseusz pokazany w bardzo różnych rolach swoich, czyli że Odyseusz, no jakby na razie mamy go jako kochanka, chociaż już tu się rysuje też Odyseusz mąż, który właśnie wybiera tą swoją, przepraszam za to spotkanie, który wybiera jakby swoją starszą, śmiertelną żonę nad nieśmiertelną nimfę. No ale też Odyseusz, wojownik, no to pewnie w jakichś tam jego opowieściach to się pojawi. Odyseusz ojciec, Odyseusz król, Odyseusz syn też potem będzie przy spotkaniu z ojcem. Także Odyseusz jest taki jakby, takim jest człowiekiem kompletnym, ja bym powiedziała. Tak, to Gryfin też pisał, że on jest tym bohaterem pełnym. No, nie? Tak, że tak, on tak. Jakby, że tego wcześniej nie było, bo on jakby... ma w sobie wszystkie takie role, że jest taki pojemny, że jest taki przez to prawdziwy, autentyczny. No. No tak, dobra. I czy teraz przechodzimy już dalej? Tak. Dobra. No to teraz jakby za jednym zamachem opowiemy pieśń 6, 7 i 8. Więc Odyseusz rzeczywiście znajduje się w kraju Feaków i rano, kiedy się przebudza, spotyka księżniczkę Nauzykę, czy Nauzykaję, która tam ze swoimi służebnicami idzie, ze swoją świtą idzie prać szaty nad morzem i tam sobie grają w piłkę. No i Nauzykaja tego Odyseusza spotyka i go zaprasza do pałacu. Tak, bo ona ma jeszcze, to można tylko wspomnieć, że ona w tę noc, kiedy Odyseusz tam przybywa na tą wyspę, ona ma sen, że tam, w którym spotyka przyjaciółkę i ta przyjaciółka jej jakby... ją tak ponagla, przypomina jej o tym, że leżą te szaty i ona powinna jakby wyjść za mąż. Mhm. No i tej samej nocy ona potem, znaczy nie, tej samej nocy ma sen, no ale potem nazajutrz ona bierze, pożycza, uwaga, wóz, prosi ojca, od żeby starego, dał, tak, dał jej wóz i mówi, że ma dużo prania. No, no i jedzie nad właśnie nad tą rzekę i tam spotyka tego. Tak, tak, więc to jakby między nimi się wytwarza takie jakby napięcie, że ona że by łatwo coś by było chciała. Jakby ona się zakochała. Tak, tak. No to jest takie bardzo, takie piękne, tak pani też opisane. No i w pieśni 7 oni idą do właśnie do pałacu, do króla Alkinosa i królową Aretę. I jakby Odyseusz nie przedstawia się jako Odyseusz. Ja nie wiem, czy on wtedy im nie opowiada, bo on ma też taki jakby na podorędziu zawsze ten swój zmyślony życiorys, gdzie tam jest, no, że on tam był z Krety, coś tam. Że ten życiorys jest taki dość analogiczny, bo tam też jest, że walczył pod Troją, ale nie jest jakby tym Odyseuszem. No i, no król proponuje w ogóle, żeby Odyseusz pozostał u nich i poślubił Nauzykaję, no ale Odyseusz pewnie wtedy musi powiedzieć, że no jest tam żonaty i ma żonę. No i pieśń 8, która nas bardzo interesuje, to jest uczta na cześć gościa. Nadal oczywiście Feakowie nie wiedzą, że to jest Odyseusz. I ta królowa Aretę, czyli matka tej Nauzykai, ona się pyta o gościu. Pozwól, gościu, zapytam cię o coś. Kimże to jesteś? No. Bo ja nie wiem tego nadal. No, ale no, on już jest, wiecie, ugoszczony, już czyli jedzenie, już prawo. Ubrania. Także tak jakby to, co mówiłyśmy, że nim cię zapytam, kim jesteś. Nawet tutaj gdzieś było, że to chyba Chodkowski w jakimś przypisie pisał, że jakby taką tradycją było, że jakby najpierw zjesz i po jedzeniu trzeba się przedstawić wtedy. Mhm. A tutaj też ciekawe, że Odyseusz przecież jak przybył, był nagi, nie? Więc on dostał też... No. Więc Nauzykaja chyba znalazła go nagiego prawdopodobnie. Ale nie, on chyba sobie tam sporządził z jakichś listków czy coś. Tak, coś tam sobie sporządził. Łóżko sporządził z tych z trzcin, a co? Ale jakieś przyodzienie też chyba. No dobra, no i Odys teraz zaczyna opowiadać. Nie.
Nie, jest tak, że... To ten śpiewak, tak? Że oni zapraszają tego demodoka Aoide, by pieśnią tam ubarwił tą ucztę. Aoide, czyli dosłownie właśnie pieśniarza. Tak, tak. No i gdy wszyscy się dosyta najedli oraz napili, muza skłoniła Aoide, by śpiewał o sławie Herosów. I potem jest, że śpiewał o sporze Odysa z synem Peleusa, Achillem, jak na sutej uczcie bogów się niegdyś kłócili. No i tam o różnych rzeczach śpiewał. Tymczasem, Odys tymczasem chwycił silnymi rękami wielki faros z purpury, czyli tą szatę, i go na głowę naciągnął, piękną twarz zasłaniając, wstydził się bowiem Feaków, że łzy mu płyną spod powiek. A ilekroć przerywał pieśń swoją Aoid natchniony, łzy Odys ocierał i z głowy faros zdejmował, a z dwuusznego pucharu zlewał ofiary dla bogów. No więc jakby on, ta pieśń wzbudza w nim takie emocje. No i tu znowu... Chyba po tym i po tym, co ty mówisz, że najpierw jest ten pieśniarz Demodok, a potem rzeczywiście, bo mam inną numerację trochę w tych tłumaczeniach, potem jest, potem ta Arete się pyta Odyseusza, kim on jest. I wtedy no zaraz, on opowiada o Kalipso. Poczekajcie, bo to zaraz będzie... Mhm. Bo tak, Odys bo... zacznie opowiadać dopiero tak naprawdę... On odpowiada po tym, jak został. On opowiada po tym, jak został zapytany przez tą Aretę, i on mówi, że on mówi właśnie, on zaczyna jakby od tego, gdzie był ostatnio, czyli u Kalipso. Tak, tylko że on jeszcze wtedy nie mówi chyba o tym, jak ma na imię, że jest Odysem. On dopiero w pieśni 9 powie, powie, jestem Odyseuszem, synem Laerta, to zaraz jeszcze, ale no, ale w każdym razie. Alkinos jakby spostrzega to, że on, że coś go jakby ruszyło w tej pieśni. Alkinos, czyli mąż, czyli król, Aretę. Tak, król, dobra. Król. No i tam potem jest jakieś, aha, potem są zapasy i tam generalnie takie jakby mini igrzyska, gdzie Odys też tam się jako dobry zapaśnik chyba w sławia. Potem są jeszcze dzikie tańce, bo jest w krąg młodzi chłopcy biegli, tancerze, którzy biją stopami, wiedli tanść święty, także też jeszcze atrakcje. Okej, to teraz małe sprostowanie, bo się już pogubiłyśmy. Dobra, teraz sprostowanie numer dwa, bo już to naprawdę nagrywamy, to jest wycięte, ale my nagrywamy już chyba któreś z kolei sprostowanie. W każdym razie tak, w tej pieśni 8 mamy tę ucztę, na ucztę zaproszony zostaje Demodok, czyli pieśniarz, boski piewca, Aoid, no i on... on śpiewa o właśnie o, no, o tym, co się działo pod Troją, właśnie też wspomina Odyseusza i tego, jak wadził się z Achillesem między innymi. No i to jest to, co Basia mówiła, że Odys płacze i tam zakrywa się tą chustką czy coś, żeby oni go nie rozpoznali, żeby nie widzieli w ogóle, że płacze. No i potem królowa Aretę pyta się, to jest to, co ja mówiłam, gościu, kim jesteś? No i on pyta się, kim jesteś, jak się tu znalazłeś, kto cię tak przyodział, od jakich mężów pochodzisz. No i Odyseusz, i tutaj jest bardzo skomplikowane, mam nadzieję, że znowu się nie pomylę, Odyseusz streszcza pobyt u Kalipso, czyli u córki Atlasa, potem mówi, jak dostał się na tę wyspę do Kalipso, że Zeus rozbił ich statek i znaczy z tymi jego druhami i drużyna Odysa jakby utonęła, a on dostał się właśnie na tą wyspę do Kalipso, że przez 9 dni on jakby pływał w tym morzu, tak nie do końca, no i 10 go wyrzuciło na tą Ogygię do Kalipso. Był tam 7 lat. Potem on mówi, że no jakby się dziwi, no dlaczego ona nagle 7 lat tam był, a potem nagle sama ona go wygania. No i tu wiemy z poprzednich pieśni, że to za jakby z woli bogów, tak? Przez Zeusa, Hermesa, a wcześniej jeszcze przez Atenę. No i on mówi, że no tak sobie żegluje już na tej stworzonej przez niego tratwie przez 17 dni. 18 wyrzuca, znaczy jest ta burza i wyrzuca go na tą
na wyspę Tak, do Feaków. No, tam jest ta roztrzaskana tratwa, w ogóle to jest też tak opisane, no, bardzo niebezpiecznie, że tam była woda w ogóle pełna skał, no i im tak trzaskało, że on mógł zginąć tam, nie? Ale to jest też super ciekawe, że tak jakby tu mamy u Homera taki zabieg, że najpierw pewne wydarzenia nam przedstawia sam jakby podmiot, czyli tam narrator, no poeta, a potem bohater sam opowiada o tych wydarzeniach po raz drugi. Tak. I no też można by się zastanawiać, czym się różnią te opisy, na przykład na co ten bohater bierze, kładzie nacisk. Mhm. I w ogóle to, że jakby Odyseusz jest tak jakby drugim narratorem. To jest ta narracja subiektywna, tak, nie? Tak, tak. No. A niektóre wydarzenia będą tylko przez niego na przykład streszczane, więc to też jest ciekawe. I potem on mówi, jak się znalazł na tej wyspie i że... Nakrywam się, a jakowyś Bóg na mnie sen leje długi i spałem liśćmi otulon, to co wspominałyśmy wcześniej, z żałością w sercu kochanym i spałem tako przez całą noc i świtanie zaspałem i spałem aż do południa białego dnia. To brzmi jak tak, sen posesji po prostu. A gdy słońce kłonić się jeło, naówczas przesłodki sen mnie opuścił. Patrzę i... Służki twej córki widzę, jak oto na brzegu igrają. Ona zaś stoi zaprawdę podobna do bogiń. No i tam on ją błaga, coś tam mówi, że ją zagaduje. No i ona pewnie mu dała tej... Znaczy, nie no, musiał sobie coś tam urządzić, jakieś ubranie. No a ona mu daje chleb, wino, obmywa go. No, daje przyodziewek. Daje ten przyodziewek. I on kończy właśnie to streszczanie, a o tom wszystko powiedział strapieniec prawdę calutką. No i potem prosi tego Aoida, który go tak wzruszył swoją pieśnią, żeby, on mówi, szeroko pośród śmiertelnych wysławiał cię będę pieśniarzu. No i on tak się dziwi, że jak to jest możliwe, że ty tak pięknie jakby śpiewasz, tak jakbyś sam był uczestnikiem tych wszystkich zdarzeń i my wiemy, że Odys wie, co mówi, bo on jest on był uczestnikiem tych zdarzeń. No i właśnie się dziwi, że to wszystko ten Aoid opiewa tak realistycznie. No i Odyseusz go prosi, żeby więc przejść do pięknej powieści o tym drewnianym rumaku, którego Epej zbudował za wspomożeniem Ateny. I jak podstępnie go potem boski Odysej wprowadził w mury warowni, a w koniu stłoczeni byli mężowie zbrojni, co Ilion zburzyli. No i właśnie, czyli on chce jakby też pieśni o sobie, on chce tak. No, ale to też jest takie piękne, że jakby on tak tęskni za tą ojczyzną, to jest jakby jego całe życie, on słyszy coś takiego, co go tak głęboko porusza, to on chce więcej. Tak, no, też jest trochę może taka pycha, że chce o sobie słuchać. Tak, no też o tych swoich towarzyszach, znaczy jednak tutaj Odys, boski Odys to jest też ważny element, ale też towarzysze, no jakby taka właśnie ta przeszłość wspólna wojenna. No i on jakby płacze znowu, strasznie płacze. No i w końcu już jakby ci, którzy go goszczą, czyli właśnie król Alkinos i Arete, mówią, że jakby, że przedstaw nam się. Mówią, ty się nie skrywaj dłużej w wymyślnych wybiegach, w sprawach, o które spytam, bo chyba stać cię na szczerość. Podaj nam imię, którym wołali cię ojciec i matka oraz inni w twym mieście, jak również bliscy sąsiedzi. Odyseusz i właściwie tym się I zaczyna. Oni tak nawet mówią, że że dlaczego ty płaczesz, to co ty mówisz, czy to jakiś krewny ci zginął pod murami Ilionu, czy o co chodzi? No i on jakby zdradzi to w pieśni 9, kim jest, czyli w kolejnej, ale tutaj jeszcze warto może się na sekundę zatrzymać o tym, jak ten Demodok, pieśniarz, opisuje konia trojańskiego, czyli znowu już kolejny raz w Odysei nam to się pojawia, ale jest znowu tak jak Helena nam dopełniła to, że ona pukała tak w tego konia i tak dalej, tak tutaj Demodok dopełnia coś innego o tym koniu. O tym, jak zareagowali ludzie w Troi, jak zobaczyli konia trojańskiego. No, powiedzieli, co robisz na naszej ulicy, koniu. Tak. No i właśnie. I pojawiło się kilka
pomysłów, kilka pomysłów, co z tym koniem zrobić. No i zadecydował ten, żeby zostawić go dla bogów na przebłaganie jako ofiarę. No i super, w końcu tak, wszyscy przyjęli. No tak, ale wiadomo, że to było jakby na zagładę dla miasta, nie? Jedni chcieli w ogóle rozłupać konia, inni gdzieś tam go zrzucić z zamku, tak? Wydźwignąć na skały zamczyska, strzackać w dół go strącając, no ale wygrało właśnie na zgubę ich to. To jest też bardzo ciekawe, że tak jakby to jest takie, można powiedzieć, takie nowoczesne podejście do przekazywania informacji, że tak jakby właśnie my wojnę trojańską, jakby byśmy chcieli zrekonstruować, bazując jedynie na podstawie Homera, to nie dostajemy nigdy jakby takiej całościowej, na przykład na podstawie samej Odysei, nie dostajemy nigdy takiej całościowej opowieści, tylko właśnie jakby tak co jakiś czas ktoś coś dorzuca, jakiś fragment. I to jest na przykład właśnie, że Helena coś powie, że coś w pieśni jest zachowane, że tak jakby tak się buduje się opowieść z fragmentów informacji, które też są często jakby subiektywnymi opowieściami. Ale też się uzupełniają, tak, jakby. Tak. Nikt się nie powtarza, chyba że jak tutaj nam się powtarza, no to trochę się na przykład czasami się powtarzają. No, to, ale to są te różne wersje, nie? Albo na przykład fajnie nam się dopowiada coś z Trojankami, ale wiadomo, że Trojanki to zupełnie jakby inna tutaj sztuka w tym momencie. Natomiast tak. Dobra, czy teraz pieśń dziewiąta? Mhm. Dobra. Dobra, no jakby opowieść Odysa, którą on teraz zacznie już tak na pełnoprawnie, z pełnym przedstawieniem siebie, zajmuje pieśń dziewiątą, dziesiątą i jedenastą. No i tutaj jakby następuje takie to pełne rozpoznanie Odysa, czyli już jakby nie ma tej tajemnicy, mówi: jestem Odyseuszem, synem Laerta, znanym ludziom z wszelakich podstępów, a sława ma niebios dosięga, dom mój jest na Itace, z daleka widocznej, na której wznosi się góra wysoka i tak dalej. Ciekawe, że on też się przedstawia sam jakby jako właśnie znanym z podstępów, czyli też sam tak jakby z tym się utożsamia. I zaczyna się opowieść, która właśnie zawiera wszystkie te przygody Odyseusza po opuszczeniu Troi właściwie. Czyli część już znowu nam, tak jak zapowiadałyśmy, się powtórzy. Tak, nie? Tak. No czyli jakby jesteśmy zaczyna się od tego, że on odwiedza wyspę Kikonów, gdzie musieli walczyć z tymi Kikonami, bo zjedli im jakieś owce. Potem odwiedzają kraj lotofagów, czyli ludzi, którzy jedzą lotosy. Następnie mamy rozbudowaną część opowieści, czyli kraj cyklopów, gdzie właśnie zdarza się to takie emblematyczne wydarzenie z historii Odyseusza, czyli właśnie pokonanie cyklopa Polifema, który zamknął Odyseusza i jego towarzyszy w swojej jaskini, a Odyseusz, kiedy ten spał, naostrzonym kijem oślepił tego cyklopa. Wtedy właśnie dzieje się to, że to jest ten podstęp z tym, że Odyseusz przedstawia się jako nikt, że kiedy cyklop się pyta, kto mnie oślepił, kto mi to zrobił, przedstawia się jako nikt. Jednak jego pycha, no jakby jego taka przewrotność na koniec każe mu się przedstawić. Jak już tam odpływają, to on krzyczy: ha, no ja jestem Odyseuszem, ja cię oślepiłem, mieszkam na Itace, i wszystkie tam dane zamieszkania, adres, numer telefonu. A cyklop rzuca tam wtedy w tą łódkę kamieniami. Więc to też jest właśnie takie, że znowu Odys tak jakby musi mieć tą satysfakcję, tak, że on to zrobił. Taka pycha trochę, taki właśnie. Ale też potem ci cyklopi się śmieją z tego Polifema, że haha, no nikt cię oślepił, no to jakiś jesteś. No. Pukają się w to jedno oko, które mają. Ale też chciałam dorzucić, ja nie wiem do końca, bo oglądałam ten film bardzo dawno. Natomiast taka ciekawostka, że w filmie Truposz Jima Jarmusza, lub jak niektórzy wolą Jarmurze, mamy tam też jakby jest bohater o imieniu Nikt. I też właśnie, że ten główny bohater, którego gra... Kto go gra? Może Depp.
John Depp, no właśnie, to odbywa podróż w towarzystwie Indianina, który właśnie się przedstawia jako nikt. I tam też jest taka gra słowna trochę jak z tym, trochę jak tutaj Ody z Polifemem. Dobra. No, ale no właśnie to, jak pamiętamy, to ten właśnie to, co zrobił Polifemowi Odys, sprawiło, że jakby on zostaje skazany na tą długą tułaczkę. Tak, więc tak bo jakby Polifem jest synem Posejdona. Tak, dopiero w tym momencie zaczyna się jakby właśnie ta jego tułaczka. Aha, no i pieśń dziewiąta właściwie kończy się tym, że oni wypływają właśnie z wyspy cyklopów i tam, a Polifem modli się do swojego ojca. Tak, nie? Do swojego ojca. No i tak jeszcze teraz w przerwie między pieśnią dziewiątą a dziesiątą, to warto wspomnieć, że właściwie wszystkie takie te fantastyczne wydarzenia w Odysei, właśnie typu jacyś cyklopowie, czy zaraz będą różne tam potwory morskie, jakieś magiczne zdarzenia, to wszystko się zawiera w opowieści Odyseusza. To tutaj na ten temat podmiot tam, czyli poeta się słowem się nie zająka jakby sam, a wszystko jest włożone w usta Odyseusza, czyli tak jakby można powiedzieć, że Homer się tak jakby dystansuje o jeden stopień od tych opowieści, bo to mówi Odyseusz. I wiadomo, że on może coś tam przekręcać, zmyślać, coś bardziej podkreślać swoją rolę na przykład w pewnych wydarzeniach. To jest bardzo ciekawe, że właśnie to jest tak. Tak, no i to właśnie też Gryfin to też podkreślał, znaczy no nie tylko Gryfin na pewno, ale że te wszystkie opowieści to są takie wiadomo, że Odyseja jest pisana bardzo dawno, ale że to jest coś, co musiało funkcjonować w takiej pamięci, tak, w takiej świadomości zbiorowej, takich mitycznych, tak, takich ludowych opowieści, które są charakterystyczne dla każdego wędrowca czy awanturnika. Tak, tak. Kogoś takiego jak Odyseusz. Chociażby ta walka z cyklopem, która jest po prostu takim można powiedzieć archetypem, że jakby mały wojownik walczy na przykład z jakimś olbrzymem i pokonuje go podstępem. To jest jakby taki bajkowy, można powiedzieć, model pewnej historii. No i pieśń dziesiąta jest jakby kontynuacją tej opowieści. To jest swoją drogą takie niesamowite, że jak się to czyta, to tak jakby się zapomina, że to opowiada Odys i to się robi takie wrażenie, jak taka po prostu pamiętnik znaleziony w Saragoście, tak, gdzie po prostu zapominasz już kto co opowiada i skąd to się wzięło tak naprawdę. Ale trochę też jest taka szkatułkowość w Odysei, bo jakby no nie koniecznie, że wyrasta jedno z drugiego, ale że już tyle osób opowiada, tak, że już nie wiadomo właściwie. I jeszcze w jakim momencie co się dzieje. I kto jest gdzie. Tak, tak. Mhm. No więc pieśń dziesiąta się zaczyna od tego, że Odys wspomina o wyspie Aioli, gdzie mieszka Aiolos. To jest niesamowite, bo to jest... Dobra. No. Bo to jest wyspa pływająca po morzu. No i tam miesiąc sobie tam był. A to ten Eol, tak? Tak, Aiol, Eol to są... Eol, Bóg wiatrów. Tak, no i właśnie Eol... On jest, sprzyja Odyseuszowi. Tak, i Eol daje mu worek z wiatrami w środku, żeby te wiatry jakby nie przeszkadzały mu płynąć, a tylko wypuszcza ten wiatr, który ma tam pchać tą łódkę tak jak trzeba. No i dzieje się coś takiego, że jak oni sobie płyną na tej łódce, to Odyseusz idzie spać, jak raz. To jest w ogóle takie... A to jest w ogóle... Odyseusz, zobaczycie, że on będzie szedł spać, tak, i wtedy po prostu będą się działy, tak, wszystko ale będzie to się jest, rypać. Właśnie Gryfin tak chyba pisał, że tak, to jest tak celowo, że Odyseusz jakby wtedy nie ma udziału w tych on rzeczach. On nie uczestniczy w tym, że on nie ponosi winy za jakieś takie przestępstwa i tak dalej, że on jakby jest w innym stanie świadomości, że jest jakby wyłączony z tego i jakby, że też pokazuje, że on jest o ten poziom wyżej od swoich druhów, którzy... Tak. Co zrobili, Basia? No druhowie, bo oni nie wiedzieli, co jest w tym worku i oni sobie tak się zaczęli denerwować, bo wracając pod tej Troi, łupów nie ma żadnych. No, bardzo wielu z nich zginęło i oni mówią, na pewno Odys dostał od tego Eola jakieś po prostu fajne łupy. Złoto on tak, dostał. Złoto. I czemu się z nami nie podzielił? I zaraz otworzymy ten worek, zobaczymy, co tam jest. No i oni otwierają ten worek, no i te wiatry się, że tak powiem, no wszystkie się wypuszczają na wolność i się rozpętuje ogromna burza.
no, która sprawia, że no niemal... Znaczy, że tam chyba oni nie giną, ale no w każdym razie zostają wyrzuceni na wyspę Laistrygonów, czyli olbrzymów, które jakby też chcą spożyć jego druhów na ten. Widać, że Homer pisał to po zażyciu tego wina z proszkiem od Heleny. Tak. Helena to wsypywała? Tak, tak. Proszek na zapomnienie nieszczęść wszystkich. No, no ale no w każdym razie giganci, którzy tam zaczęli po prostu, ludzi łowili jak ryby i brali na ucztę ponurą, gdy zabijali mych druhów. No i oni szybko stamtąd odpływają. A mogę jeszcze przeczytać cytaty z Witlina, z przekładu Witlina. Bo tutaj jest o olbrzymce jednej. Wtedy nie stwora. Zahuka na całe miasto ogromnym głosem i zewsząd się zbiegną tysiączną chmarą siłacze wielcy, ci Laistrygonowie, gigantom raczej podobni niż ludziom. I tutaj jest... Onych zaś Laistrygonowie nadziali na piki jak ryby i jeli wlec ich na swoje ohydne zgoła biesiady. To jest to, co ty mówiłaś, Basia. Straszne. No, dosyć straszne. Mm. I co dalej? No i oni szybko odpływają stamtąd czym prędzej i dopływają do wyspy Ajai, gdzie mieszka czarownica Kirke. Tylko, że oni... Albo Circe. Albo Circe. Jak woli Witlin. Tak. Ale oni o tym jeszcze nie wiedzą. No i tam Odys wysyła swoich towarzyszy na zwiady i oni docierają do jakiegoś takiego super pałacu po prostu, gdzie właśnie spotykają tą czarownicę Kirkę, która im daje jedzenie, jakieś tam picie, super ucztę. Tak, ale tutaj jeszcze można wtrącić, że w ogóle Circe, Kirkę, straszliwa bogini o pięknych warkoczach, też w ogóle Kalipso też była boginią o pięknych warkoczach, mówiąca człowieczą mową, rodzona siostra wrażego Ajeta. I Kirkę była córką Heliosa, czyli samego słońca. To też jest jakby potem ważne, bo Heliosowi te krowy przewiną coś. Ale no, tak, tak. Ona im daje, skończyła się na tym, że ona im daje to jedzenie, ucztę. Tak, tak. No tam jeszcze, tam w ogóle w tym jej mieszkaniu są po prostu oswojone wilki. To jest bardzo ciekawe, bo kręciły się wilki górskie, ze lwami, przez nią zaczarowane, ponieważ złych ziół im zadała, one się na ludzi nie rzucały, ale na łapach stając się przymilały, merdając długimi ogonami. Bardzo słodkie to jest. No, ale to jest, kurczę, taką wyobraźnię. No i właśnie, i Kirka, ona ich tam zaprasza i oni się napili tam magicznych ziółek, a ona dotyka ich swoją różdżką, a oni się zamieniają w świnie i... Ale mają jakby świadomość tego, że są świniami, bo zaczynają płakać jako te świnie, ona ich zapędza do chlewu. To jest w ogóle jak w tym, jak w Spirited Away. No właśnie to chciałam powiedzieć, jest to dokładnie, to jest po prostu film mojego dzieciństwa, dokładnie to chciałam powiedzieć. Tam jest znowu za przewinienie, bo to jest za jakby za obżarstwo, nie? Ale też oni się tutaj zamieniają w świnie i tutaj, nie głos to już był, lecz świński kwik. Takaż postać, jedynie rozum im ostał nietknięty, no jako właśnie był dawniej. No i to jest śmieszne, bo ona ich, kiedy ich zaganiano, płakali, a Kirkę po chwili im rzuciła żołędzi jadalnych i owoc derenia, to czym zawsze się żywią. Świnie lubią żołędzi. Świnie śpiące na ziemi. No. No i jeden z tych ludzi, który tam poszedł na zwiady, jakoś się ostał. Ja nie wiem, on pewnie nie zjadł. On pewnie chyba był tym przezornym, który nie zjadł. I właśnie ten Eurychlos wraca do Odysa i mu mówi, co się stało. Bo Odysa już też chyba wtedy zasnął, czy coś takiego. Czy nie? Nie, bo oni mieli się rozdzielić, tak jakby. A okej, on zaśnie zaraz, w innym momencie. Tak, no i... Odys tam się sam wybiera, żeby zobaczyć, co tam się stało i spotyka Hermesa. Hermesa ze złotą różdżką w postaci młodego mężczyzny. I on mówi, że uważaj na tą Kirkę, bo... To jest złota różdżka, ja miałam czarodziejski kij. No. Uważaj na tą... Ale to jest, bo to jest w innym momencie, to wiesz, tak, mieć tak, inne no, wyposażenie. Też możliwe. Uważaj, bo już twoi druhowie są już zamknięci w chlewach. I
daje mu takie zioło specjalne, że jak on to zioło zje i nawet tam wypije te inne ziółka tej kirki, to się nie zamieni w te świnie. No i on mówi, że daje mu jakby radę, co zrobić po kolei. Jeśli cię będzie zapędzać swą długą różdżką, ty natychmiast miecza ostrego dobądź u boku i zaatakuj Kirkę, jakbyś zamierzał ją zabić. Wtedy ona w przestrachu zaprosi ciebie do łoża. Wówczas już nie odmawiaj wejść do łoża bogini, by uwolniła ci druhów i zapewniła opiekę. Czyli to Hermes tak wymyśla. No i potem tam on rzeczywiście przychodzi do tej Kirkę, rozmawia z nią i ona chce też go jakby przemienić w tego prosiaka. Odys się nie daje. Ostatecznie generalnie Odys spędza tam rok i tak. On prosi ją... No nie, znaczy ci towarzysze się odmieniają z tych świń, w sensie no ona... Okay, on, okay. On jej każe ich odmienić, jeszcze tam mówi, że nawet byli... piękniejsi niż chyba wcześniej jako ludzie. No, ale tak, spędza tam rok i ostatecznie jak to się dzieje, że... On prosi Kirkę, żeby pozwoliła mu odjechać, a Kirkę mówi, że no w porządku, ale najpierw udaj się do Teiresiasza, tak. Czyli że potrzebna jest... Tak, potrzebna jest... Ślepego, tak, potrzebna jest... Z poprzednich tak. Odcinków. Aha. Potrzebna jest rada od Teiresiasza, żeby się udać. Tak, czyli tego wróżbity. Żeby wrócić do domu, potrzebna jest jego rada, więc tak, jakby... żeby wiedział, co on, tak, co dalej robić, co go czeka. Przedsiębierze całą taką ekskursję tak, i jeszcze tak. Potem wraca z powrotem do tej Kirkę i tak to jest takie... Że to jest takie strasznie dużo, on ma takich komplikacji po prostu, że tak płynie w jedno miejsce, wraca do domu i coś tam. I tak. No na tym polega tułaczka. No ja wiem, pewnie. Ale tak, czyli Teiresiasza kojarzymy z króla Edypa, między innymi, ale no to był właśnie ten wieszczek, który żył bardzo, bardzo, bardzo dużo lat. No i był wieszczkiem, więc wiedział więcej, tak? No tylko, że teraz ten Teiresiasz znajduje się w Hadesie. No bo już jest umarły. Tak, no bo wreszcie umarł, jakby po tylu latach. No i teraz pieśń 11, którą usłyszycie w kolejnym odcinku, właśnie będzie właśnie nie do końca zejściem Odyseusza do Hadesu, bo jak to wygląda... że bardziej będą to wywoływanie dusz, będzie to nekromancja, gdzie będzie się znajdował ten Hades, z czego to będzie wynikało, to usłyszycie w kolejnym odcinku, a my Wam dziękujemy. Tak, dziękujemy za uwagę. No i do zobaczenia. Do usłyszenia.